Siemaczko wszystkim, z tej strony Miru Predator. Będziemy robić kolejne zadanie z serii Ochrona. Jesteśmy w slumsach tutaj na mapie. Będziemy chronić jakiegoś gościa. Jest on tu w aucie. Zaplątany. Kto to jest? Zaraz się dowiemy. Gadaj, ziom. Kim jesteś? Nick Pesto. Amerykanin, tak jak ty. No to to jest Nick Pesto, dobra. Dawaj, Nick. Jestem z tych, co wołają USA, USA! Harańczycy tego nie cierpią. Śmieszne. Wali ci, co nie? Zagraniczniaki, nie znoszę ich. Wygląda na to, że Harańczycy też cię nie lubią. Tak, jak się zaczęła ta sprawa z zombie, mówiłem, wow, ale żal. Myślałem, że Raisa w sumie lubię, więc trzymałem się z jego gangiem. Ale potem wszystko się zjebało. A oni wykopali cię na ulicę z zawiązanymi rękami. To ich wersja. Tak czy siak, chcę spróbować w wieży. No i dobra, panie ziomek, jest interes. Ty mnie zabierzesz do lśniącej wieży, a ja ci dam coś, czego nie ma z pewnością nikt w tym całym kebabowym pierdziszeniu. Dobra, pomóż ocaleńcowi, daję się. Tak, niech Pesto wraca do gry. Subcio, będzie gides, na pewno. No, to zanim uderzymy do wieży, muszę pozbierać parę rzeczy. Nie, nie mamy na to czasu. Nie mamy czasu na kłótnie, za mną. No to dawaj, dawaj, nie przysiaduj już. Lecisz. Piękny klucz francuski masz. O Boże, już... Już jest ugryziony jeden raz, co za łoś. Uważaj, Nick. Nie chodź po gorącym, Nick. Ciebie to nic nie robi. Mam tam jakiś ocaleniec. A czekaj, Nick jest ważniejszy teraz, no trudno, sorry. Nie, zostaw Nika. Aha, głupki Raisa. Ojej. Aha, broń mam zepsuto. A widzę, że Nick bardzo pomagasz. No dobra, dajesz, dajesz, chodź tu. Frajer. Kurde, kocham sztuki walki. Nie jestem w tym super, bo trenowałem. Jak widać. Sensei kazał mi przerwać, bo powiedział, że jestem niebezpieczny dla otoczenia. No, taki jestem mądry. Niska umiejętność. Przerażająca umiejętność. Mówię ci. A to ja. Jeden by wszystkim rządzi. Dobra, luz. Pierścień z głowy. Teraz musimy udać się po mój paszport. Bo wiesz, myślałem, że jest po to, żeby tu przyjechać. Ale ponoć przy wyjeździe też potrzebny. Kto by zgadł, nie? No dajesz w rzodzie. A ciążył mi trochę, bo miałem go w tylnej kieszeni i przeszkadzał przy chodzeniu. To go wyrzuciłem gdzieś tu, w tej piekarni. Chyba pamiętam, gdzie to było. Szkoda, że ci łba nie idzie uciąć. Tadam! Chciałbym dostać dolara za każdym razem, kiedy to słyszę. Leć ty, kurde, łosiu popieprzony. Ała!
Zająłem się ogniem. Ty wszystko znasz, żeby obejść zombiaki. Dobry jesteś, ziom. Hasła to masz zajebiste. Hej, jest moja American Beauty. Wracaj do tylnej kieszeni. To wszystko? Tak, gotowe. Zatem do wieży, ja nie? KS wieża? No już niedaleko. Dobra, chodź ty palancie. Oj! Czekaj, ten ma pewnie jakąś dziwaczną supermoc. No jeszcze trzeba ostatniego łosia rozwalić. No nie ma kto odwrócić uwagę, żeby nasz kolega sobie poszedł. No to było na tyle, kolego. Trudno. Dajesz nik. Spoko, panie Nervus, będę tu pasował. A wiesz czemu? Nie gram sam. Muszę im tylko nadać tempo i kierunek, w jakim trzeba teraz pójść. A oto twoja nagroda. Chcesz parę lekcji sztuk walki? Rzuć tylko hasło. Zrobię z ciebie super zabijakę. Narka, ziom. Plan Zappo. Dobra, dzięki, ziom. I tak oto uratowali mnie Nika Pestu. Kurde, upierdliwy koleś. Ciao.